Mówią pandemia, mówią nowa rzeczywistość, mówią, że teraz niczego się nie da, a jeszcze bardziej złośliwi mówią, że ci, którzy teraz płaczą, no to mają problem, bo są tacy, którzy produkują właśnie chusteczki do nosa, które te łzy ocierają. Brutalna prawda czy nasza rzeczywistość? Z tej strony Ania Urbańska, jestem wiceprezesem zarządu Instytutu Colina Rose i mam dzisiaj wyjątkowego gościa. Moim gościem jest Angelika Kraśniewska. Angelika prywatnie jest mamą, jest partnerką, właścicielką psa, a niedługo dwóch, i kota. Angelika prowadzi od już 10 lat swój własny biznes, Studio Urody Orchidea, i właśnie podjęła bardzo ciekawą decyzję w czasie pandemii. Cześć, Angeliko. Cześć, witam Was wszystkich. Angeliko, ja mam do ciebie pytanie. Skąd taki pomysł, żeby poszukać nowej drogi biznesowej, nowej nogi biznesowej? Co ciebie skłoniło, żeby w ogóle zacząć myśleć o tym, żeby stanąć na dwóch nogach, a nie tylko na jednej? Prawda jest taka, że myślałam o tym już od dawna, ale dopóki biznes idzie i mamy tutaj jakieś poczucie bezpieczeństwa, to w moim przypadku było to tak, że odkładałam to w czasie, bo powiedzmy, że było dobrze, cały czas było wszystko fajnie. Przyszła pandemia, przewróciła wszystko do góry nogami i zaczęłam się zastanawiać, co mogłabym zrobić, żeby tutaj dalej tak naprawdę być przedsiębiorcą, a nie zostać pracownikiem. Bo robiąc sobie taki krótki rachunek zysków i strat, wyszło mi, że się nie nadaje na pracownika takiego etatowego. I zaczęłam szukać, a że znamy się już jakiś czas, to pojawiłaś się ty, pojawił się pomysł, więc tutaj jak najbardziej uważam, że patrząc na drogę, którą już wspólnie przeszłyśmy i korzystając też z tego zaufania, które mamy do siebie, poszłam w to, bo uważam, że to jest świetne. Podoba mi się bardzo idea firmy, żeby pomagać ludziom. Nie, żeby ich nauczać, żeby ich gdzieś tam doskonalić, tylko żeby im pomagać. I to jest też od pewnego czasu taka moja życiowa misja, prowadząc właśnie studio urody, żeby pomagać kobietom. A tutaj tak naprawdę już będę mogła pomagać troszkę w innym kierunku, ale dalej pomagać, żeby ludzie się mogli dokształcać, mogli się uczyć i mogli się czuć dobrze przede wszystkim sami ze sobą. No, dokładnie tak. Pomagamy, ułatwiamy naukę angielskiego. No właśnie, to dlaczego franczyza szybkiego angielskiego? Skąd właśnie pomysł, że to może być ta druga noga, bo jesteś właścicielką studia urody, tak? Czyli pieścisz panie, mówiąc kolokwialnie, żeby były szczęśliwe, zadowolone i piękne. Tutaj nagle otwiera się droga zupełnie innego biznesu. Skąd pomysł na franczyzę szybkiego angielskiego konkretnie? Pomysł może i dlatego, że w moim odczuciu jest to działalność, którą można prowadzić pomimo kolejnych lockdownów, obostrzeń, zakazów, bo tak naprawdę jesteśmy w stanie tutaj działać w świecie online. Mojej działalności na ten moment nie da się przenieść do świata online, bo nie jestem w stanie wykonywać usług online, tak? Mogę nagrać klientce instrukcję, jak ma sobie wykonać dany zabieg, ale to nie jest to samo. W tej działalności, którą prowadzę, jest potrzebny fizyczny kontakt z klientem, a w szybkim angielskim mamy tą możliwość, że gdyby nas po raz kolejny gdzieś tam zamknęli, to dalej możemy działać, tak? Więc ja postanowiłam, że kolejny biznes, który będę chciała otworzyć, będzie to biznes, który może działać niezależnie od tego, co się wydarzy na świecie i tak naprawdę niezależnie od tego, w jakim miejscu będziemy. Bo jak tutaj mamy fajną grupę, mamy lektorów, to oni mogą, nie wiem, nawet uczyć się na wakacjach. To prawda, Więc to jest klienci najbardziej. również. Tak, Czemu i nie? kolejny powód jest taki, że w szybkim angielskim kurs trwa pół roku. Ja jestem z natury osobą niecierpliwą, więc takie kursy, które miałyby być wieloletnie, no to dla mnie to odpada, bo perspektywa kilku lat nauki, to sobie myślę, a nie, dobra, to nie dziś, to nie jutro. A tutaj mamy te pół roku, gdzie tak naprawdę w pół roku ludzie zaczynają mówić, mówią i naprawdę dobrze się czują z tym angielskim. No tak, to prawda. Ja jestem nieobiektywna, bo ja już kilkanaście lat prowadzę własną placówkę franczyzową, już w tej chwili dwie, i po prostu to się sprawdza, tak? To się dzieje i rzeczywiście w tym dziwnym czasie, w którym jesteśmy, w tej nowej rzeczywistości, bardzo szybko odnaleźliśmy się, już po 2 tygodniach prowadziliśmy kursy właśnie online i to też daje poczucie bezpieczeństwa i spokoju, cokolwiek by się nie zadziało. Powiedz mi, Angeliko, ponieważ jesteś już pełnoprawnym franczyzobiorcą, jak z twojej perspektywy wyglądał proces franczyzowy? Czy to jest twoim zdaniem jakaś skomplikowana historia? Czy to wymaga jakichś naprawdę wielu różnych, nie wiem, działań? Jak byś to opisała w paru słowach? Pierwsze, co bardzo, bardzo tutaj dla mnie było ważne, to taki bardzo życzliwy kontakt z centralą, z tobą, no to wiadomo, tutaj mamy kontakt, tak naprawdę mogę w każdej chwili do ciebie zadzwonić, ale
podałaś mi na miarę na Madzie, zaczęłam rozmawiać z Madzią. Niesamowite jest to, że w firmie wszyscy są tacy życzliwi, przyjacielscy, każdy chce pomóc. Człowiek nie boi się zapytać nawet 3 razy o to samo, jeżeli czegoś nie rozumie, więc tutaj dla mnie zdecydowanie to jest na plus. Ogólnie cały proces, no to podpisujemy umowę o poufności, dostajemy do wglądu umowę, ja sobie ją mogłam na spokojnie przeczytać. Później rozmawiałam z Madzią, wyjaśniła mi wszystkie niejasne dla mnie punkty, tak? To też było dla mnie ważne, żebym tutaj nie podpisywała niczego w ciemno i nie okazało się na przykład po pół roku, że albo był taki punkt, a ja go nie zauważyłam. Wszystko jest jasne, czytelne, wszystko zostało wytłumaczone i to jest dla mnie okej, tak? Że to jest biznes na takich i waszych, i moich zasadach, żeby to było uczciwe dla każdej ze stron. Cały proces przebiegał tak naprawdę online, bo centrala jest w Warszawie, ja jestem w Rudzie Śląskiej. Spotykałyśmy się na Zoomie, rozmawiałyśmy telefonicznie. Tutaj no, idealnie się to wpisuje w moją ideę, że mogę to prowadzić z każdego miejsca na ziemi, tak? Mhm. Wiadomo, szkołę trzeba przygotować, więc trzeba być fizycznie w tej szkole. Zajęcia też chciałabym, żeby u nas w szkole odbywały się stacjonarnie, jeżeli będzie taka możliwość. No ale tu z każdej strony i w każdej kwestii otrzymywałam od Was zawsze pomoc, także uważam, że świetnie. Interesowałam się wcześniej kilkoma innymi franczyzami, ale zazwyczaj wyglądało to tak, że dostajesz umowę, musisz ją przeczytać, zrozumieć, podpisać, odesłać, a później sobie radzić. A tutaj tak naprawdę w każdym kolejnym etapie otrzymuję mega dużo wsparcia i pomocy, co jest dla mnie ważne, no bo jest to dla mnie taka nowość, tak? To są zupełnie dwie różne bajki, można powiedzieć, dwa światy i pomimo tego, że nie mam w tym jeszcze doświadczenia, czuję się bezpiecznie. Super, to bardzo, bardzo mnie to cieszy. Tak, rzeczywiście świat online dzisiaj pozwala nam na to, żeby robić bardzo spokojnie biznes, tak? Okazuje się, że nie każdy można, ale są takie, które da się wykonać. Powiedz mi, Angeliko, czy jest coś, co Cię zaskoczyło w całym tym procesie? Coś, czego się nie spodziewałaś, albo coś, co mam nadzieję przyjemnie Cię zaskoczyło, albo jak nieprzyjemnie, to też powiedz, tak? My tu mówimy bardzo szczerze. Najbardziej i tak naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie zaskoczyła mnie ta życzliwość i ta chęć pomocy z Waszej strony, tak? Ze strony firmy Szybki Angielski, bo tutaj właśnie czy z Tobą, czy z Magdą, czy z Józefiną, czy z prezesem, jak rozmawiałam, wszyscy chcą pomóc, wszyscy chcą, żeby nam się udało i to jest takie fajne, że tworzymy to wspólnie, idziemy w tym wspólnie, pomimo tego, że każda jednostka franczyzowa to jest osobna firma, to tak naprawdę z każdej strony jest dużo wsparcia i uważam, że patrząc tak jakby z punktu widzenia nowego przedsiębiorcy, jest to bardzo, bardzo fajne, bo jeżeli zaczynamy jakiś biznes, nie wchodząc w franczyzę, ze wszystkim musimy radzić sobie sami, tak naprawdę nie mając doświadczenia, tak? Wiem, jak to wyglądało, jak otwierałam salon, człowiek się uczy na własnych błędach, czasami mniej, czasami bardziej boleśnie, a tutaj możemy wykorzystać już tą wiedzę i te doświadczenie, które firma posiada, a jednak jest tego naprawdę sporo, tak? To prawda, gotowy model, Akademia Dobrych Praktyk, gdzie można się pouczyć, tak, postudiować sobie na każdym poziomie, czy trenerskim, czy właścicielskim, czy menedżerskim. Także mam nadzieję, że będzie Ci się to pięknie rozwijało. Powiedz, Angeliko, taka ostatnia rzecz, z jakimi nadziejami zaczynasz? Bo to jest początek jeszcze w trudnym momencie, tak, ciągle jesteśmy w trzeciej fali pandemii. Ja to nazywam nowej rzeczywistości, więc świat jest interesujący wokół nas. Powiedz, jak chcesz ruszyć i co sobie tam myślisz teraz, co robisz dokładnie? Patrząc na to, co się już wydarzyło w moim życiu, to chyba nie są nadzieje. To bardziej już są takie cele i konkretne plany, bo myślę, że w ten sposób jest łatwiej działać. Moje założenie jest takie, może nawet troszkę bezczelne, ale chciałabym, żeby to była najpierw najlepsza szkoła w Rudzie Śląskiej, później najlepsza szkoła językowa w okolicy, a może nawet najlepsza szkoła językowa tak naprawdę w Polsce albo i na świecie. No, bardzo mi się podoba ten plan. To super. Fantastycznie, bardzo Ci dziękuję. I sami widzicie, że tak naprawdę jest to kwestia decyzji, które podejmujemy, tego jak bardzo dostosowujemy się do środowiska, które jest dookoła nas, do zmiany, do okoliczności, które są, bo czasem możemy bardzo chcieć, a jak nie działamy, to się nic po prostu nie wydarza. Angeliko, trzymam mocno kciuki za Rudę Śląską, daj Boże potem Bytom i całą okolicę. Niech tam wszystko dobrze się układa. Mocno trzymamy kciuki jako centrale. Oczywiście jesteśmy do Twojej dyspozycji, jak zawsze.
Super, dziękuję bardzo. A Was zachęcam do tego, żeby poprzyglądać się temu wszystkiemu, co jest poniżej napisane. Jest jeszcze kilka miast, na których nam bardzo zależy, żeby mieć tam swojego partnera. I jak widzicie, może to być druga noga, drugi biznes, może to być Wasz pierwszy biznes, może to być coś, co stworzycie dla swoich bliskich, tak jak jeden z naszych klientów i przedsiębiorców dla swojej własnej małżonki. Także da się. Trzeba tylko decydować. Dziękuję Ci serdecznie i ściskam mocno. Dziękuję. Dziękuję.